Dzień dobry. Witam Was razem z radcą prawnym Katarzyną Tarnową-Gwóźdź. Poczekamy na Was chwilkę. Żeby zdążyły Wam dość powiadomienia, ponieważ temat jest ważny. Dzień dobry, dzień dobry. Od razu Was proszę o udostępnianie, żeby było nas jak najwięcej. Tak więc witamy Was z Bielska Białej. Ze mną jest Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, ekspert prawa. Myślę, że nie muszę Katarzyny przedstawiać, ponieważ znacie ją z jej działalności na rzecz obrony naszych praw i wolności. Tak więc, żeby przedstawić Katarzynę, musiałabym zrobić osobny zupełnie materiał i opowiedzieć o jej całej działalności. Jest tak obszerna, ale dzisiaj mamy kontynuację tego, co zaczęliśmy już bardzo dawno, bardzo zresztą owocną kontynuację współpracy, bo dzięki Katarzynie Tarnawie-Gwóźdź możecie z Rebel24 pobierać pisma, które dla Was przygotowuje. Teraz dla Was przygotowała akcję Sprzątamy 22 oraz krótko dzisiaj też będzie omówiona analiza projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. I również te same pisma możecie pobrać ze strony www.kasiatarnawa.pl. Tam są również wszystkie pisma, które przygotowuję, bo Kasia ma swoją stronę. Od razu zachęcam do odwiedzenia zakładki Wspieraj mnie. I przechodzimy do tematu, bo oddaję ekspertowi prawa Katarzynie Tarnawie-Gwóźdź, która dla Was przygotowała właśnie akcję Sprzątamy 22, no i analizę prawną tego rażącego projektu ustawy. Witajcie kochani, bardzo się cieszę, że po długim czasie się znowu mamy możliwość tutaj z Jowitą razem spotkać. Obiecywana akcja Sprzątamy 22 już krąży w internecie, tylko jeszcze nikt do końca nie wie, o co w niej chodzi, więc śpieszę wytłumaczyć, na czym ona ma polegać. Przygotowałam dla Was cztery wzory pism. Do tego dojdzie jeszcze piąty, ale to sobie omówimy po kolei. I mam do Was ogromną prośbę, abyście z nich korzystali, żebyście je rozpowszechniali, żeby wysyłać je tam, gdzie będą zaadresowane. I z uwagi na to, co się aktualnie dzieje, to jak wygląda nasza rzeczywistość, ja Was bardzo proszę, żebyście byli silni, dzielni, tak jak byliście do tej pory. Ja wiem, że jesteście zmęczeni, ale oni też są zmęczeni. No, ta cała machina cały czas idzie swoimi trybami, krok po kroku, ale ja bym chciała, żebyście pamiętali o tym, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. To my jesteśmy faktyczną siłą, która ma wpływ na to, co się dzieje. Dla przykładu, dość duży opór, który pojawił się w kwestii informacji o tym, że nowym ministrem zdrowia ma zostać pan generał. Bardzo tutaj pilna działalność internautów, wyłapywanie kwestii jego powiązań finansowych z Pfizerem, jak również tutaj chwała Aleksowi ze Stowarzyszenia Bronimy Munduru za bardzo mocny apel. Prawdopodobnie mogła mieć bardzo duży wpływ na to, że pan generał wycofał się z tego pomysłu i nie chce uczestniczyć w całym procederze. Więc tego typu działania naprawdę są skuteczne, naprawdę mają sens, dlatego bardzo Was proszę, abyście działali, abyście się nie poddawali, bo wchodzimy teraz w ostateczną fazę tak naprawdę, najważniejszą. I to jest dla nas taka próba generalna, nie, próba generalna była, teraz wchodzimy już w prawdziwą rozgrywkę i ja jestem przekonana, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i to wszystko zrobić tak, żeby było po naszej myśli. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście pamiętali, że ci, którzy nami rządzą, to są nasi pracownicy. Nasi pracownicy, zdaje się, wymknęli się nam trochę spod kontroli, czas, żebyśmy z tym zrobili porządek i żebyśmy ten temat załatwili, wyjaśnili wszystkie nieprawidłowości. I właśnie jednym z dobrych elementów tej akcji, żeby zrobić porządki, jest właśnie akcja Sprzątamy 22. Przygotowałam dla Was trzy pisma, które dotyczą żądania udzielenia informacji na wniosek o udzielenie informacji publicznej do sanepidu, do policji oraz do straży miejskiej w kwestii rozliczenia z prywatnych pieniędzy tych trzech grup zawodowych,
przegranych procesów przeciwko Polakom z uwagi na absolutnie bezprawne, bezpodstawne nakładanie mandatów, wniosków o ukaranie. I tutaj to jest bardzo ważne, żebyśmy tą kwestię wyjaśnili, ponieważ dzięki temu urzędnicy państwowi sanepidu, policjanci, jak również strażnicy miejscy powinni ponieść konsekwencje w postaci oddania tych pieniędzy z własnych kieszeni. Ponieważ jeżeli mamy przegrany proces, w takiej sytuacji Skarb Państwa tymczasowo wykłada pieniądze na koszty procesu, które należą się organowi, który rozstrzygał w sprawie. W związku z powyższym, jeżeli Skarb Państwa poniósł te koszty, to one w konsekwencji powinny być ściągnięte z pieniędzy prywatnych konkretnego funkcjonariusza, konkretnego pracownika sanepidu. I właśnie po to jest to pismo, żebyśmy mogli zapytać o to, czy faktycznie tak się stało. Ponieważ w tych wszystkich trzech grupach zawodowych jest taka zasada, że każdy na trochę innej podstawie prawnej oczywiście. W przypadku sanepidu jest to odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Na tej samej podstawie odbywa się ściąganie pieniędzy od strażników miejskich, ponieważ tak naprawdę jest to straż gminna, do której stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych. Dlatego tutaj mamy per analogia dokładnie takie same podstawy. A w przypadku policji jest to ustawa o odpowiedzialności majątkowych, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej, jeszcze kilku innych straży czy funkcjonariuszy pełniących swoją służbę na podstawie powołania. I w tych wszystkich trzech stanach faktycznych jest jeden podstawowy element. Kierownik jednostki, w której pracuje pracownik bądź jest pełni służbę funkcjonariusz policji, ma obowiązek wyjaśnić tą sprawę i ma obowiązek ściągnąć z pieniędzy prywatnych takiej osoby, która wydała taką wadliwą decyzję, która nałożyła mandat bądź złożyła wniosek skierowanie wniosku o ukaranie do sądu karnego, ma obowiązek tą sprawę wyjaśniając jednocześnie ściągnąć pieniądze od tych ludzi. Jeżeli tego nie zrobi, to w takiej sytuacji naraża się na odpowiedzialność karną. W przypadku pracowników sanepidu czy w przypadku strażników miejskich tutaj mamy jeszcze dodatkową podstawę właśnie w tej ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych i ona mówi, że brak takiej reakcji ze strony kierownika jednostki może się wiązać z odpowiedzialnością karną i pozbawieniem wolności do lat 3. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj przekroczenie uprawnień tak naprawdę przez takiego funkcjonariusza, które wymagałoby wyjaśnienia, więc na podstawie artykuł 231 kodeksu karnego, który jest również przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. I kolejna rzecz, jeżeli tego typu sytuacja nie miała miejsca, a więc nie zostały ściągnięte od konkretnego pracownika czy funkcjonariusza pieniądze z jego prywatnych pieniędzy, to jeszcze wchodzi nam w to regulacja artykułu 300 kodeksu karnego, który mówi, że kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I tutaj dotyczy to również właśnie uszczuplenia majątku Skarbu Państwa. W związku z powyższym zachęcam Was, żebyście się zapoznali z tymi trzema pismami. I uzupełniając oczywiście o umorzenie postępowania przeciwko Wam, uniewinnienie czy jakiekolwiek pozytywne zakończenie na Waszą rzecz, jeżeli pojawiły się koszty, które poniósł tymczasowo Skarb Państwa, to każda taka sprawa absolutnie się nadaje do tego, żeby zadać takie pytanie, czy to sanepidowi, czy to komendzie, czy komisariatowi policji, czy również komendzie Straży Miejskiej. To mamy trzy pisma. Kolejne bardzo ważne pismo, które pozwoli nam na uniknięcie ewentualnych dalszych perturbacji ze strony naszych zarządców, bo rządem ich nazwać na pewno nie można co do kwestii wykonywania przez nich czynności, raczej jest to odtwórcze aniżeli decyzyjne i to chyba widzi już każdy z nas. To bardzo ważnym pismem jest wezwanie do wydania analiz ryzyka epidemiologicznego. To kierujemy do sanepidów dla nas właściwych miejscowo. I zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, sanepidy mają tak zwany psi obowiązek do robienia na bieżąco analiz, ocen ryzyka tego, z czym się stykamy. Oczywiście sanepid tutaj jest na pierwszym froncie, czyli chodzi o kwestię walki
z ewentualnymi epidemiami i innymi dziwnymi zdarzeniami, które miały miejsce na przełomie ostatnich 2 lat. W związku z powyższym, no ja myślę, że powinno się pojawić bardzo dużo analiz i opinii tego typu, które sanepidy wydawały, no bo na jakiejś podstawie musiały nakładać kwarantanny, utrudniać ludziom albo uniemożliwiać ludziom prowadzenie działalności gospodarczej i wiele, wiele innych nieprawidłowości, z którymi się borykaliśmy ostatnie 2 lata. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście wysyłali wezwanie do wydania analiz ryzyka epidemiologicznego, ponieważ Konstytucja mówi wprost, jakiekolwiek ograniczenia praw i wolności obywatelskich mogą mieć miejsce w przypadku realnego i racjonalnego zagrożenia. W związku z powyższym musimy egzekwować uzyskanie odpowiedzi na to pytanie, na jakiej podstawie, na jakiej ocenie racjonalnego i faktycznego, rzeczywistego zagrożenia to, co się działo w Polsce ostatnie 2 lata, było zrobione. Tak? Jeżeli nie, to mamy znowu kolejną grupę ludzi odpowiedzialnych za niszczenie naszej gospodarki, za utrudnianie nam życia, za zamykanie ludzi bezprawnie w domach. W związku z powyższym bardzo Was proszę, żebyście to pismo wysyłali. Kolejne pismo, piąte, które aktualnie jeszcze nie znajduje się w linkach u Jowity na Rebel, tak samo u mnie na stronie, ale ono zostanie uzupełnione maksymalnie do niedzieli. To będzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownika sanepidu. I to jest takie już naprawdę mocne pismo. Jest w trakcie przygotowywania przez radcę prawnego Michała Cierżnickiego i tak jak mówię, do końca weekendu na pewno je dostaniecie. Warto z niego skorzystać. O co chodzi? Ponieważ sanepidy wydawały decyzje, nie wydawały decyzji, byliście kierowani na kwarantannę albo wasze dzieci przez dyrektorów szkół, a raczej informowani o tym. Jak już wspominałam w kwestiach kwarantan, o których sobie jakiś czas temu rozmawialiśmy, nic się w tej materii nie zmieniło. Tutaj najważniejsze jest wydanie decyzji, o której mówi i ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, i ustawa o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym, i żadne rozporządzenie, które mówi, że decyzji się nie wydaje, nie ma żadnego wpływu na to, że tak faktycznie musi być. Sądy administracyjne wielokrotnie potwierdziły, że nakładanie w ten sposób kwarantanny jest absolutnie bezprawne, a więc potwierdziły to, o czym my mówimy Wam od dawna. Dlatego jak najbardziej zasadne jest złożenie zawiadomienia do prokuratury na kierownika sanepidu jako osoby, która nadzoruje i odpowiada za działania swoich pracowników, więc nie będziemy się bawili tutaj w szukanie, który pracownik wydał tego typu decyzję, tylko będziemy kierowali zawiadomienie na kierownika konkretnego sanepidu, ponieważ jest jedna podstawowa zasada. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy kwarantannę może nakładać tylko i wyłącznie Państwowa Inspekcja Pracy. Nie może tego robić powiatowy inspektor pracy. To jest bardzo ważne. W związku z powyższym, jakiekolwiek ruchy w tej materii, ograniczanie bądź pozbawienie wolności Polaków przez kogokolwiek niższego rzędu jest absolutnie przestępstwem, które zostało wskazane w artykule 189 Kodeksu Karnego, który w paragrafie pierwszym mówi, kto pozbawia człowieka wolności na okres 7 dni, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Na początku kwarantanny wynosiły 7 dni, potem zostały wydłużone do 10 i wtedy wchodzi nam tutaj zastosowanie paragrafu 2 tego artykułu 189 Kodeksu Karnego, a mianowicie, że jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. I tutaj bardzo ważnym elementem, o którym prosiłam, żebyście nie zapominali, prosiłabym również, żebyście sobie to jak najszybciej zabezpieczyli, jeżeli chcecie tego typu działania podjąć, to jest wyjęcie z kartoteki e-pacjenta informacji o tym, że została nałożona kwarantanna. Jakiś czas temu dawałam Wam pisma, w których żądaliście wyjaśnić od sanepidu, na jakiej podstawie na Wasze dziecko, na Was została nałożona ta kwarantanna i obiecałam Wam dalszy krok, to jest to kolejne posunięcie. A mianowicie zawiadomienie do prokuratury. Jest to poważne przestępstwo, w związku z powyższym na pewno warto podjąć tego typu inicjatywę obok tego wezwania do przedłożenia wszystkich kopii analiz, które były wykonane, ponieważ bez tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego jakiekolwiek tego typu działania miały być podejmowane w dalszej perspektywie czasu. Chociażby z uwagi na to, że ciąży nad nami projekt fantastycznej ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej i dlatego jest to bardzo istotne, żebyśmy tymi papierami dysponowali, tymi dokumentami,
aczkolwiek podejrzewam, że odpowiedź będzie taka, że Sanepid nie robił żadnych analiz tego typu, wtedy będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić, ponieważ jest to jedna z fundamentalnych czynności, które Sanepid ma obowiązek wykonywać, to jest ich ustawowy obowiązek, który jest bardzo szeroko opisany właśnie w tej ustawie, o której wspomniałam. Przechodząc teraz do ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej, bardzo mocno wyobraźnie tutaj rozpala kwestia wyliczenia, jakie ograniczenia ewentualnie mogą się pojawić. Natomiast, kochani, już jakiś czas temu w czasie live'a mówiłam Wam o tych ustawach. Mówiłam Wam o tym, że jeżeli możemy wprowadzić jakikolwiek ze stanów wyjątkowych, czyli stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej czy stan wojenny, to w takiej sytuacji to musi być właśnie na podstawie tych racjonalnych, rzetelnie ocenionych podstaw, czyli tu znowu wracamy do tego pisma w związku z wezwaniem do przedłożenia tych analiz epidemiologicznych, to jeżeli tego nie mamy, to nie mamy tak naprawdę podstaw do wprowadzania jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego, tak, czy wyjątkowego. I jeżeli chodzi o kwestię tej ustawy, no to jest ona oczywiście kpiną z polskiego prawa, to już pisałam zresztą w poście. To jest absolutny absurd, który jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw prawnych, z tego względu, że ustawa w pierwszej kolejności wprowadza dwa nowe stany wyjątkowe w postaci stanu pogotowia i stanu zagrożenia, których konstytucja w ogóle nie zna. Więc ja tutaj odsyłam Was do treści albo tego postu, który pisałam na ten temat i oczywiście to ponownie w kontekście tego nowego projektu, ale na razie tego jeszcze nie zrobiłam, więc jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to sugeruję wrócić do tej materii. Tutaj jest dokładnie wskazane w Konstytucji, w jakich sytuacjach i jakie prawa, wolności obywatelskie można ograniczyć albo obywatela pozbawić, łącznie z prawem własności. Więc to, co jest wyliczane i często pojawia się w internecie jako jakieś nowum, to nie jest, kochani, nowum, to było w starej ustawie i nie jest problemem to, jakie mogą być ograniczenia, tylko w jakich sytuacjach mogą być na Polaków nałożone. To jest podstawa. I jeżeli my tutaj mamy usunięcie starej ustawy i wprowadzenie właśnie tego nowego projektu, to mamy szereg nieprawidłowości w tym nowym projekcie, który całkowicie dyskredytuje ten projekt jako jakikolwiek aktu prawnego, który mógłby obowiązywać w naszym systemie prawnym. Dlaczego? Jeżeli mamy zmienione stany wyjątkowe, tak? Pojawiają się nam dwa nowe, które wcześniej ustawodawca nie znał, nie widział, Konstytucja w ogóle takich stanów nie zna, w ogóle nie możemy mówić, już mamy taką wadliwość poważną tej ustawy, że ona w ogóle nie ma prawa racji bytu, ona nie powinna być w ogóle procedowana. Kolejną kwestią jest to, że stany nadzwyczajne można wprowadzić na 30 dni i ewentualne jej przedłużenie zgodnie ze starą ustawą mogło być zrobione za zgodą Sejmu. Tutaj w ogóle zostały wyeliminowane te elementy. Tutaj zostało wprowadzone, że prezes Rady Ministrów czy ustala kwestie, czy wprowadza na terenie całego kraju tego typu stan klęski żywiołowej albo inny stan, albo kancelaria premiera, albo wojewoda na mniejszym terenie. No to są pewne rzeczy zostały przepisane ze starej ustawy, ale bardzo dużo jest nowych elementów, które powodują, że tak naprawdę ustawa czy konstytucja znowu zaczyna mieć taki charakter odnośnika do blankietowych rozporządzeń, które tak jak się wszystko działo przez ostatnie dwa lata, będzie wprowadzało tak naprawdę ograniczenia praw i wolności obywatelskich, czyli w totalnym oderwaniu od konstytucji możliwość wprowadzania rozporządzeniami bliżej nieokreślonych tworów, których konstytucja nie zna. W związku z powyższym jest to absolutnie nielegalne, pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych i nie ma racji bytu. Tutaj z jednym z elementów, który też się pojawił, a który był bardzo ważny w przypadku stanów wyjątkowych, jest to, że obywatel polski w przypadku, jeżeli poniósł jakąkolwiek szkodę, tak, czyli w przypadku powodzi została mu zabrana nieruchomość, bo była do czegoś potrzebna, czy ciężko tutaj mi znaleźć jakiś przykład taki racjonalny, ale takie rzeczy w sytuacji faktycznie kryzysowej mogą się pojawić, kiedy może być zakaz wykonywania pewnych działalności gospodarczych, i to pewnych, a nie wszystkich. Kwestii przemieszczania się, kwestii gromadzenia się i tym podobnych, te rzeczy Konstytucja zna, ale nie w takiej formie, w takiej procedurze, jaką próbuje wprowadzać ta ustawa. Jest to absolutnie pozbawione jakichkolwiek podstaw, znowu próba przełożenia możliwości załatwiania wszystkiego rozporządzeniami. Nie ma takiej możliwości. To, co robiły sądy kilkadziesiąt, kilkaset razy w związku z tymi stanami faktycznymi, z którymi się borykaliśmy ostatnie dwa lata, tutaj pozostaje w pełni aktualne.
nie można spowodować, że to, co powinno być robione zgodnie z konstytucją, ustawą, można przerzucić w taki sposób na rozporządzenie. Nie ma takiej możliwości. I ja bym chciała, żeby bardzo głośno i wyraźnie wybrzmiało, że o ile nasi panowie posłowie i senatorowie mają immunitet, to w przypadku złapania ich na gorącym uczynku immunitet nie działa. I tutaj z taką sytuacją będziemy mieli dokładnie do czynienia, bo jeżeli panowie posłowie i senatorowie będą procedowali nad projektem tej ustawy, to pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to złożyć doniesienie do prokuratury o złapanie na gorącym uczynku funkcjonariuszy publicznych na podstawie artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli nadużycie uprawnień przez funkcjonariuszy. Ja bym chciała, żebyśmy wszyscy wbili sobie raz na zawsze do głowy, że to są tylko nasi posłańcy. Słuchajcie, my im płacimy za to, że oni wykonują pewne czynności. Z założenia prawo, konstytucja ma chronić, pomagać, wspierać obywatela w jego funkcjonowaniu, a nie krzywdzić, zabierać mu wolność albo jego majątek. Nie ma takiej możliwości. Tylko od nas zależy, czy tego typu sytuacje będą miały miejsce. Więc proszę Was, żebyście byli konsekwentni, odważni i żebyście pamiętali o tym, nie wpadali w panikę, bo ja powiem szczerze, że jestem troszeczkę zaniepokojona tym, jak wygląda aktualnie taka trochę zbiorowa histeria, co się nie pojawi nowego, jakikolwiek projekt, jakikolwiek pomysł, problem, to nagle wszyscy wpadają w panikę. Kochani, ja wiem, że Wy jesteście zmęczeni, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy popadać w absurdy. Zachowajmy zimną krew, zachowajmy rozsądek, staram się Wam pomagać jak mogę i będę to dalej robiła, ale muszę Was prosić, żebyście naprawdę podeszli do tematu racjonalnie. Pamiętajcie o tym, że w naszych szeregach, nie tylko w internecie, jest mnóstwo dezinformacji. Pojawia się mnóstwo różnych dziwnych tematów. Starajcie się patrzeć na to z dystansem. Cedźcie to wszystko, prześpijcie się z jakimś pomysłem. Starajcie się unikać i nie eskalować histerii, bo im właśnie o to chodzi. Główną bronią przeciwko nam jest strach. Nasz strach. Jeżeli my będziemy w ten sposób funkcjonowali, że wpada taki durny, kompletnie oderwany od rzeczywistości projekt ustawy i będziemy wpadali w panikę i będziemy rozsyłali setkami, tysiącami, popatrzcie, co chcą nam zrobić. Bardzo dużo czasu na to poświęcają, zamiast na to, żeby ochłonąć, złapać oddech i zastanowić się, czy to w ogóle ma rację bytu. Nie możemy takich rzeczy robić, bo im właśnie na tym zależy. Wtedy robimy to, czego oni chcą. Pamiętacie, mówiliśmy Wam wielokrotnie. Są pewne etapy działania NWO. Pierwszym jest zaraza, potem jest wojna, potem są zamieszki, potem jest zatrucie wody, gleby, jedzenia i tym podobne. Przecież my to wszystko wiemy. Jeżeli my to wszystko wiemy, jeżeli wiemy, że jest to pewien konkretny plan działania, to dlaczego wpadamy w panikę? Przecież my Wam nie mówimy tego po to, żeby Was straszyć, tylko po to, żebyście się mogli przygotować. Cały czas namawiam Was i dalej będę to robiła i zawsze to będę robiła. Pamiętajcie proszę o tym, że podstawowym elementem jest łączenie się. Fantastyczną inicjatywą jest stworzenie BRAC przez Stowarzyszenie Bronimy Munduru, gdzie możecie znaleźć lokalnie takich jak Wy. Macie na Discordzie grupę dyskusyjną, gdzie możecie się łączyć. Najważniejsze jest połączenie nie na górze. To, do czego często wzywacie, ja do tego zaraz przejdę, łączenie się liderów. To nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, żebyście się łączyli i wspierali na dole miejscowo. Cały czas Was namawiam, żebyście się przyłączyli do inicjatywy Eko Oko. Zapewnienie żywności, zapewnienie wsparcia polskim producentom, polskim rolnikom. Zabezpieczenie się, oderwanie się od płaza, gada i czy jest cukier, czy nie ma cukru. To jest bez znaczenia. Nie wchodźcie w tą retorykę, bardzo Was proszę. Nie wchodźcie, proszę, w retorykę nienawiści pomiędzy sąsiednimi narodami. To jest wszystko jeden wielki plan, element, żeby wyciągnąć Polaków na ulicę. Namawiałam Was wielokrotnie, będę Was do tego namawiała. Celowane akcje. Oni nie mogą być anonimowi. Oni muszą czuć, że suweren jest w stanie w każdym momencie przyjść do nich i powiedzieć im, że się to nie podoba, tak? Ja opisywałam Wam w poście kwestię ewentualnego odwiedź polityka albo urzędnika. Nie namawiam do nachodzenia, nie namawiam do naruszenia miru domowego. Weź ciasto, idź do Pana radnego, idź do Pana posła, idź do Pana senatora i poproś o rozmowę. Ale nie w biurze poselskim, tylko w jego miejscu zamieszkania. Tak, żeby wiedział, że jeżeli będzie kryzys i będzie Tobie zimno, to Ty przyjdziesz do Pana posła, do Pana senatora, do Pana ministra i zapytasz się, czy możesz się z rodziną ogrzać w jego domu, ponieważ w Twoim jest zimno. Koniec anonimowością, koniec bezkarnością.
Zacznijmy wyjaśniać to wszystko, co się dzieje i musimy to robić od dołu. Jeżeli aparat wykonawczy tych absurdalnych zaleceń poczuje, że to jest po prostu koniec już bezkarności, że już wyjście z pracy o 15 czy o 16 zamyka jakąkolwiek odpowiedzialność i ktoś będzie chronił, to się musi skończyć, bo to nie ma racji bytu. Idziemy coraz dalej, mają coraz to nowsze pomysły i one będą się pojawiały, dopóki my nie powiemy dosyć. Ale nie dosyć na zasadzie wyjścia na ulicę i akcji zbrojnej, bo oni na to czekają. Akcji inteligentnej, przemyślanej, racjonalnej, pokojowej przede wszystkim, tak? Żadnej anarchii, tylko pokojowe rozłożenie na czynniki pierwsze. To już mamy. W tym momencie, dokładnie tak. Chciałabym Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, której nie do końca rozumiem. Z jednej strony ludzie wysyłają sobie różne histeryczne posty, pod tym są bardzo emocjonalne wpisy, które są kompletnie nieracjonalne, które są czystą histerią i nie wnoszą żadnej merytoryki. Proszę Was, żebyście zachowali zimną krew. Powiedzcie mi, co to jest za kraj, w którym internauci siedząc, klikając, ja robię jakąś akcję, jestem za to bardzo mocno hejtowana, starając się zrobić coś konstruktywnego, przez ludzi, którzy siedzą i nie robią tak naprawdę nic poza klikaniem na klawiaturze. Obrzucaniem się błotem przez ludzi, którzy faktycznie coś chcą zrobić. To, że się nie zgadzacie z pewną inicjatywą albo nie zgadzacie się do końca z czyimiś poglądami, nie powinno mieć wpływu na to, że podcinacie komuś takiemu skrzydła. Ważne jest, że każdy stara się coś zrobić, każda cegiełka jest ważna. Czy wychodzenie w marszach pokojowych na ulicę, czy akcje celowane, o których Wam mówię, czy łączenie się w małe grupy. To jest piekielnie ważne, żebyśmy to robili, bo dzięki temu uniezależniamy się od tego, co oni chcą zrobić. Co to jest za kraj, że siedzimy i próbujemy walczyć z naszymi pracownikami, którzy próbują go sprzedać w postaci przeniesienia 250 koncesji do kapitału zagranicznego z przedsiębiorstwa czy ze spółki, która jest stricte skarbem państwa. Przecież to są nasze pieniądze, to jest nasz majątek i my robimy akcję, w której ja między innymi uczestniczę, żeby zatrzymać to szaleństwo, bo walczymy z naszymi pracownikami o to, żeby nie rozkradali tego, co należy się prawnie nam, tak? No więc ja tutaj nie rozumiem tego typu sytuacji, ja nie rozumiem wielu sytuacji, które się dzieją, dlatego proszę Was, żebyście poza tym, że udostępniacie, poza tym, że komentujecie, poza tym, że rozpowszechniacie wiedzę, zaczęli działać. Bardzo proszę, żebyście zaczęli działać. Daję Wam gotowe, realne, skuteczne narzędzie. Jeżeli zrobi to jedna osoba, nie odniesiemy skutku. Jeżeli zrobią to setki, tysiące ludzi, to właśnie ta akcja, ta siła, determinacja będzie miała moc, więc proszę Was, żebyście się włączyli. Proszę, żebyście działali i nie ograniczali się tylko do klikania, oglądania live'ów, ale żebyście faktycznie, realnie wzięli swoje życie, swoich dzieci i naszego kraju w swoje ręce, tak? To jest bardzo ważne. I ja jeszcze sobie pozwolę zaapelować, żebyście nie zwracali uwagi na tych, którzy udostępniają materiały w celu dzielenia ludzi, podważania ludzi, którzy coś robią. Nie zwracajcie na to uwagi, bo jeżeli tam nie będziecie komentować, jeżeli to nie będzie mnie odbioru, to oni przestaną to robić. Oni, one, no. Przestaną to robić i nie będzie dzielenia ludzi. Teraz już nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu, żeby ktoś komuś wytykał błędy, bądź na siłę je wyszukiwał. Jeżeli ktoś robi coś więcej od kogoś innego, to go nikt nie skrytykuje. Jeżeli robi ktoś coś mniej niż ktoś, właśnie takie osoby robią mniej, są mocne w buzi i krytykują, tak więc nie zwracajcie na to w ogóle uwagi na żadne rzeczy, które dzielą ludzi. Nie ma już na to czasu. Tak, i tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie jak ja robię jakąś akcję, staram się Wam coś wyjaśnić jakimś postem, to pojawiają się jakieś takie krytyczne komentarze. Oczywiście konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana, jeżeli jest konstruktywna, tak? Jeżeli to są inwektywy albo kompletnie odklejone od rzeczywistości pomysły, no to ja nie mam na to czasu i zaczęłam zadawać pytanie, jeżeli chcesz mnie krytykować, to bardzo proszę, powiedz mi, co Ty zrobiłeś konstruktywnego. Jeżeli pokażesz mi, co zrobić konstruktywnego, ja wtedy z Tobą mogę rozmawiać. Nie będę traciła już czasu na niemerytoryczne dyskusje, bo powiem szczerze, doradców ja mam bardzo wielu, natomiast chętnych do pracy niestety nie. W związku z powyższym też o to samo Was proszę, nie zwracajcie uwagi na tych, którzy nie robią nic, albo zaczynajcie odpowiedź na ich krytykę od tego, a co zrobiłeś konstruktywnego. Powiedz mi, to ja będę z Tobą rozmawiać. Bardzo Was o to proszę i też o zachowanie właśnie zimnej krwi w tej materii. Chciałam się tylko szybko odnieść do kwestii, które znam bardzo często zarzucane. Ja się nie czuję żadnym liderem niczego, aczkolwiek no, jakiś tam posłuch na pewno mam, za co bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę docierać do dużej ilości ludzi.
Natomiast często pojawia się krytyka, że liderzy się nie łączą. Kochani, to co już powiedziałam, to nie chodzi o to, żeby się liderzy łączyli. Chodzi o to, żebyście się wyłączyli, bo wy jesteście realną, prawdziwą siłą, a nie garstka ludzi, która ma różne pomysły i często się ze sobą kłóci, nie wiadomo o co i po co. Patrzmy na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Często pojawia się też kwestia, dlaczego ja nie chcę iść do polityki. Nie chcę i nie pójdę. Nie pójdę z tej prostej przyczyny, że nawet jakbym się miała do kogokolwiek przyłączyć, to ja bym bardzo prosiła, żeby ktoś mi pokazał swój program polityczny, który zaczyna się od tego, że całkowicie likwidujemy immunitety dla posłów i senatorów i dla członków rządu. Ja, program, który zaczyna się od tego, że każdy wchodzący do polityki ma zakaz posiadania udziału w jakiejkolwiek spółce, bądź jego matka, ciotka, babcia, konkubina, czy kto jeszcze, aby zrobić całkowitą transparentność przepływu środków i że nie posiada żadnego żywotnego interesu w tym, żeby się w tej polityce znaleźć, tak? Całkowite oderwanie kwestii diet poselskich, uposażeń od kwestii kosztów, całkowita przejrzystość w tej materii. Jeżeli tego typu zapisy znajdą się w którymkolwiek programie politycznym, czyli całkowite oderwanie biznesu od polityki, bo bycie politykiem moim zdaniem powinno być zaszczytem pracy dla dobra i ogółu ludzkiego i powinno być służbą dla narodu, a nie elementem rozkręcania interesu swojego i tym podobnych. Jeżeli ktoś będzie miał zapis w programie, że miejsca najważniejsze, strategiczne w rządzie, w ministerstwach mogą być obsadzone wyłącznie osobami, które posiadają odpowiednie wykształcenie oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w tej konkretnej branży, to ja wtedy z kimś takim będę rozmawiała. Jeżeli w którymkolwiek programie politycznym, super pomysłach na wejście do tego samego koryta, na tych samych zasadach, jeżeli ktoś nie ma tego typu zapisu w swoim programie politycznym, to ja nie będę traciła w ogóle na to czasu. I powiem tutaj jeszcze jedno, a mianowicie, jeżeli ktoś uważa, że naprawdę odbędą się wybory w tym roku albo w przyszłym, to nie chcąc nikogo urazić, jest dla mnie co najmniej naiwną jednostką, tak? Więc to jest chyba wszystko, co ja Wam chciałam powiedzieć. Przede wszystkim, wiem, że ten live jest dość mocno emocjonalny, ale kochani, jesteśmy w sytuacji absolutnie już na końcu. Jesteśmy w sytuacji, kiedy przychodzi ta taka najważniejsza rozgrywka między nami a nimi. Ja Was bardzo proszę o siłę, odwagę. Pojawiają się kwestie skażenia, pojawiają się kwestie tabletek, różnych dziwnych, których nikt nie badał. W związku z powyższym udostępniłam Wam pismo, jest również ujawnite w kwestii odmowy podawania dzieciom czegokolwiek. Wy możecie sobie z suplementacją i monitorowaniem sytuacji poradzić doskonale sami. W związku z powyższym też zachęcam, żebyście się zapoznali z treścią tego pisma, jeżeli nie użyli. I tutaj chciałam Wam tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest kolejny element fałszywej flagi. I powiem to wprost, mamy nieoficjalne informacje, że wojsko w 2019 roku zakupiło 3000 tabliczek, uwaga, teren skażony. To, co się stało z Odrą, wiemy wszyscy. To jeszcze jedna rzeka bodajże też była objęta i nie tylko w Polsce, tego typu w krótkim czasie zdarzeniami. W związku z powyższym proszę pamiętajcie, że to są kolejne elementy, nie wychodzi jeden, wchodzi następny. Następny etap, następny. Zobaczcie, jak fantastycznie przeszliśmy na skali świata, Europy, to co się działo do tej pory i ja wierzę i wiem, że bez problemu poradzimy sobie z tym ostatecznym takim teraz starciem i wiem, że w marcu w przyszłym roku obudzimy się w innej rzeczywistości, ale ta rzeczywistość będzie absolutnie całkowicie na naszych zasadach i bardzo Was o to proszę i życzę Wam tego z całego serca. No cóż, ja mogę podsumować. Racja, zastosujcie to, wprowadzajcie w czyn i szeroko udostępniajcie. A jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, jeszcze raz to wszystko obejrzyjcie do skutku. Tak. Tak więc ja również życzę Wam dużo siły i przede wszystkim Kasi życzę dużo siły i wytrwałości, ponieważ to, co robię, jest nieocenione. Jeśli mogę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Kochani, nie chciałam, żebyście się zdziwili, dlatego też o tym powiem. Przez ponad 2,5 roku pracuję dla Was pro bono. Rozpadł mi się zespół prawników. To jest poważny problem, bo ja nie jestem w stanie zrobić wszystkiego sama. W związku z powyższym postanowiłam, dostajecie ode mnie teraz jeszcze te 5 wzorów pism, natomiast postanowiłam, że kolejne pisma będą już odpłatne.
Będą takie specjalne formularze, które będziecie mogli wypełniać na mojej stronie i sobie drukować gotowe. I liczę na ogromne zrozumienie z Waszej strony. Kwota za pismo będzie wynosiła 15 zł. Myślę, że to nie jest kwota, która zrujnuje czyjkolwiek budżet, a mnie pozwoli na dalszą pracę na Waszą rzecz, bo ja powiem szczerze, że bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie zrezygnować z uwagi na to, co wiem, co się dzieje, wiem co się będzie działo. Czy nie zrezygnować całkowicie swojej pracy jako radca prawny, a przenieść swoją całą działalność i całą uwagę na pomoc Wam. Bo nie jestem w stanie sama tego wszystkiego robić, nie jestem w stanie funkcjonować jako czynny radca prawny i obsługujący firmy i działać jeszcze społecznie. Ja też odczuwam pewne zmęczenie tą sytuacją, mam jeszcze ogromny zapas sił, więc spokojnie, natomiast muszę to jakoś przemyśleć i racjonalnie przetworzyć i zmienić, pewne wprowadzić zmiany i dlatego bardzo bym Was prosiła o zrozumienie, jeżeli wchodząc na moją stronę i chcąc ściągnąć jakieś nowe pismo, oczywiście po akcji Sprzątamy 22, że spotkacie się z formularzem i aby uzyskać takie pismo będziecie musieli zapłacić 15 zł. Tak, ale myślę, że ogólnie możecie wesprzeć symboliczną kwotą, bo myślę, że z samej strony Rebel24 pism, które sporządziła Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, było ściągnięć prawie milion. Słuchajcie, prawie milion ściągnięć pism, gdyby każdy dał złotówkę. To Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź mogła przyciągnąć tylko stricte walką z tym, z czym mamy do czynienia. Tak więc zachęcam już do wchodzenia kasiatarnawa.pl, zakładka wesprzyj mnie. No nie ma dyskusji nawet. Tak więc słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Coś jeszcze byś chciała dodać? Wszystkiego, co najlepsze, kochani. Jestem z Wami całym sercem, umysłem, nawet jak mnie blokują, mam bany, albo nawet się nie ujawniam, to cały czas staram się czuwać nad Wami i patrzeć, jak się zmieniają Wasze nastroje, czego potrzebujecie, w jakich kierunkach idzie to wszystko i staram się być na bieżąco, żeby Was wspierać i będę zawsze, dopóki starczy mi sił, będę zawsze tak. Kasia zawsze szczepia nadzieję w ludziach. Tak. No mam nadzieję, że skutecznie. Tak. Bardzo skutecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Was i jeszcze raz licznie udostępniajcie ten materiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo.